pytam pana w tej chwili, czy bierze pan pełną odpowiedzialność? Czy jednak są inne osoby, które również za to odpowiadają? Czy może pan odpowiedzieć? Co to za wyłączanie guzika? Pan może wziąć udział w familiadzie, może, panie przewodniczący. Bo to jak, co jest w ogóle? Co to za zwyczaje? Proszę pana, to nie jest konferencja prasowa. Naprawdę, może dla pana to jest śmieszne, ale poszło 100 milionów błoto, proszę, i pan za to odpowiadał. Pan za to odpowiadał. Formę obywatelską. Wy jesteście winni temu, że poszło w błoto 70 milionów złotych. Jestem winna Platforma Obywatelska, pana kierownik, ówczesny szef Platformy, dobrze, pan proszę Borys odpowiadać Budka, na pytania. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska i wszyscy ci, którzy się do tego przyznali. W tym również pan Rafał Trzaskowski, który powiedział, jeśli dobrze pamiętam, zadam że w inny sposób właśnie pytanie. Jest również odpowiedzialny za to, że tamte wybory się nie odbyły. Powiedział pan, i to już ostatnia rzecz, że wszystko, co wiąże się z tą sprawą wyborów kopertowych, korespondencyjnych, za to bierze pan pełną odpowiedzialność. Czy pan zdaje sobie sprawę do nadużycia władzy przez pana? Biorę odpowiedzialność za rozliczenie was w przyszłości za takie partykularne... Dobrze, muszę przerwać pana... Nie pozwolę, żeby pan kogokolwiek na tej komisji obrażał. Czasy, kiedy pan być może obrażał swoich ministrów albo ludzi, już minęły. Pan podjął decyzję, podpisał bez podstawy prawnej. Najwyższa Izba Kontroli i Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał jednoznacznie, że nie mógł pan tego podpisać. Dzisiaj pan powiedział, że bierze pan pełną za to odpowiedzialność, za co panu dziękuję. Bo przychodzili pana koledzy tutaj i mówili, to nie ja. To Morawiecki, to nie ja, to Morawiecki. Ja nie chciałem podpisać, bo miałem zastrzeżenia. To powiedział pana minister, nie mój. Wicepremier Sasin powiedział, że miał zastrzeżenia do tej decyzji, którą pan podpisał. To nie jest tak, że opozycja miała. Opozycja oczywiście, że miała, ale nawet ministrowie pana mieli. I dlatego o tym dzisiaj mówimy, ale dziękuję za tą odpowiedzialną odpowiedź, dlatego że wydaje się, że mamy do czynienia po prostu z nadużyciem władzy, bo pan doskonale wie, że pan tego nie mógł zrobić. Wie pan, zadajemy panu wielokrotnie czasami te same pytania, dlatego że pan unika odpowiedzi i mówi o kolejnych pytających. Wie pan, i dzisiaj przypomina mi się wypowiedź, czy też opinia byłego nauczyciela o panu. Znaczy to słowo i wie pan, ta opinia o Pinokiu nie wzięła się naprawdę z powietrza, wie pan. Więc bardzo proszę pana, żeby pan odpowiadał na pytania i mówił pan prawdę. Przede wszystkim muszę powiedzieć, że ta komisja to jest rzeczywiście wyborczy cyrk pana przewodniczącego Jońskiego. A co do pytania pańskiego... Czy wie pan, ja rozumiem, że zadajemy dzisiaj niełatwe pytania, ale proszę się tak nie denerwować i proszę nas nie obrażać. Ja już panu powiedziałem, że nie pozwolę na to, żeby pan obrażał tą komisję. Rozumiem, że pan jest po rozmowie z panem Budą i to jest ta sama szkoła obrażania, ale proszę, żeby pan tego nie robił. Naprawdę. Z szacunku naprawdę dla osób, które też nas oglądają. Żałuję, że pan na większość pytań nie odpowiada. Pan Buda był wczoraj tutaj na komisji i słuchał, co mówił pan marszałek Grodzki i doskonale wie, że nikt nie blokował wyborów, tylko specjalnie zadaje w ten sposób pytania, żeby insynuować. Pan doskonale wie, że Sejm zajmował się 2 godziny, a Senat 400 ekspertów, 1000 stron dokumentów, wysłuchał pocztowców, wysłuchał nawet Państwową Komisję Wyborczą, a Sejm nic. Więc próbuje pan wprowadzać opinię publiczną w błąd, dlatego reaguje, a na pana reaguje, żeby pan nie obrażał. I proszę pana, żeby pan tego więcej nie robił. Ale proszę nie mówić, że pan premier obraża komisję, bo nas nie obraża. Obraża. Panie pośle Czarnek, słyszał pan? Może pana nie obraża, nas obraża. Więc zwracam uwagę, może pana już nic nie jest w stanie obrazić. Pan poseł Morawiecki jest w stanie obrazić. Pytam o to, ponieważ w tamtym czasie premier polskiego rządu, odpowiedzialny premier polskiego rządu, walczył z dużo większymi wyzwaniami niż bojkotowanie wyborów przez Koalicję Obywatelską. I wydał 200 baniek na respiratory. Pokazać, czym się zajmował premier Rzeczypospolitej Polskiej w tamtym czasie? Pan latał z pizzą. Wie pan co, będzie komisja do spraw... Będzie komisja do spraw COVID-u, to wtedy pan będzie Morawiecki zeznawał, dlaczego nie dotarły respiratory, dlaczego kupowano od handlarza bronią, dlaczego maseczki od instruktora narciarstwa i tak dalej. Ale... Na szczęście pokazywaliśmy te wszystkie przekręty, ale no naprawdę, ponieważ pan nie na temat zadaje pytanie, to ostatnie pytanie i pani poseł Filiks, proszę bardzo.
Panie premierze, ja chciałbym w imieniu części, większości członków myślę tej komisji podziękować za to, co udało się wówczas zrobić, wyprowadzić Polskę z kłopotów i problemów, jakie mieliśmy. Nie wyborów, bo było rzeczywiście, można powiedzieć, poboczne działanie. Oprócz tego opozycja przeszkadzała, natomiast udało się wyjść z najniższym bezrobociem, w Unii Europejskiej. Udało się zachować zachorowalność na przyzwoitość. Dziękuję bardzo. Panie premierze, ja panu zacytuję zeznania pana Gowina. Ja byłem trzecim uczestnikiem tego spotkania, tam pan minister Szumowski, tych trzech uczestników to pan Gowin, pan Szumowski i pan. Ja byłem trzecim uczestnikiem tego spotkania, tam pan minister Szumowski też wyraził się krytycznie o pomyśle przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych. Ustaliliśmy wtedy we trzech, że będziemy robić wszystko, żeby zapobiec tym wyborom. Po kilku dniach i po rozmowie z Jarosławem Kaczyńskim pan premier Morawiecki poinformował mnie, że, jak się wyraził, Jarosław nalega na przeprowadzenie tych wyborów i od tej pory pan Mateusz Morawiecki już konsekwentnie działał na rzecz przeprowadzenia wyborów kopertowych. Może pan skomentować te zeznania? Mogę skomentować, pani poseł. Przykro mi to powiedzieć, bo pan premier Gowin był do tamtego czasu naszym bardzo dobrym kolegą w rządzie, ale w tamtym momencie zdradził nasz obóz polityczny i co jest również w mediach, ja mam tutaj wycinki z prasy, były dostępne informacje w mediach, doszło do jego spotkania gdzieś pod Warszawą z jednym z liderów opozycji, z przedstawicielem Platformy Obywatelskiej i wtedy zmienił zdanie i zaczął grać na scenariusz Platformy Obywatelskiej. Dlatego pan Jarosław Gowin realizował swój interes polityczny. Wiem od jego kolegów z partii Porozumienie, że chciał wówczas zostać marszałkiem, może premierem. Dobrze, po prostu realizował swój plan polityczny. Dobrze, dlatego jego zeznania tutaj trzeba odczytywać w takim niestety świetle. To w takim niestety świetle chciałabym, żeby pan to światło doprecyzował, czy bardziej skierował na siebie. Czy nie byliście panowie we trzech zgodni na pewnym etapie, że należy zrobić wszystko, żeby uniemożliwić przeprowadzenie wyborów w trybie korespondencyjnym? Pani poseł, tak jak powiedziałem, z panem ministrem Szumowskim, z panem premierem Gowinem spotkań było wiele i gdzieś od końca marca, początku kwietnia, nie potrafię powiedzieć daty, zacząłem widzieć, dostrzegać jego ewolucję, ewolucję jego poglądów. No i po kilku dniach stało się dla mnie jasne, że on po prostu zdradził nasz obóz polityczny. Dobrze. U mnie w gabinecie jest akumulator na prąd i hiszpańskie buty i madło. To żart, panie przewodniczący, na wszelki wypadek, gdyby Donald Tusk kazał panu szukać czegoś takiego. Wie pan, u państwa to wszystko możliwe, wie pan. No jak tutaj słuchaliśmy pana posła wypija, to ja bym tego w formie żartu nawet nie traktował. Dobrze pan dodał, bo pan wypij opowiadał, jak był zmuszany i jak mu grożono, więc jak pan dodaje takie, to niech pan dodaje, że to jest żart, bo faktycznie śmieszne to nie jest, co się działo za waszych rządów. Ja tylko chciałam powiedzieć, że pan już nie ma tego gabinetu, bo pan już nie jest premierem, ale to tak jest. Znaczy, ja powiem, że raczej bym pana podejrzewała, że pan w gabinecie trzymał sole wymiotne, bo raczej o tym mówiono, że wymiotowano po spotkaniach i zastraszaniu posłów konsekwencjami. Pani poseł, ja sobie zażartowałem, pani bardzo nieładnie tutaj się wypowiedziała. Pragnę tylko zauważyć, no nie że wiem, to bardzo nie przystoi pani naprawdę takich słów używać. Ale to o wymiotach? Nie, o tego typu żarty powtarzać. Ja no dobrze, a żarty o torturach to są żarty, które przystoją premierowi? Jeszcze raz może powtórzę z uśmiechem. U mnie w gabinecie był akumulator, było i madło, buty hiszpańskie, no. Ale proszę tego nie poszukiwać. A tym akumulatorem to, przepraszam, gdzie pan te ewentualnie wyobrażał sobie, że mógłby, czy chciał sugerować, żebyśmy sobie wyobrażali, że ten akumulator, do czego pan podłączał ewentualnie, to i madło? W sejfie miałem bardzo tajne podłączenia. Miał. Tak. Proszę tam ich poszukać. Panie premierze, pana, jeżeli pan chciał z pełną powagą zażartować o torturach, to nie był to Monty Python, niestety. Nie, no tutaj jest Monty Python, ale proszę kontynuować. Jest pan bezczelny.
Wie pan co, to ani nie jest śmieszne, ani fajne. Wywaliliście 100 milionów, pan przychodzi kpiny sobie robicie. I ja bardzo pana proszę o powagę, chociażby dlatego, że lekką ręką wydaliście i chcieliście zrobić wybory, które by nie były równe, demokratyczne ani wolne. Więc bardzo proszę, pan sobie nie żartował z tego. Chciałabym kontynuować, czy mogłabym? Wywaliliście 100 milionów złotych. Pani poseł, pan Morawiecki się denerwuje, wcale się nie dziwię, bo tutaj posłowie, pana koledzy przychodzili, wszyscy mówili, że to pan za to odpowiada. Nie dziwię się, że się pan denerwuje, ale niech pan posłucha pani poseł Kucharska-Dziedzic dalej, kontynuuje pytanie. 171 artykuł, paragraf 4, sugerujące, więc na zaś, żeby pan wiedział, jak padają sugerujące, to będę uchylał. Wybitny specjalista od wyłączania mikrofonu, naprawdę. Ale zdążyliśmy. Nauczyłem się troszkę od posła Budy, bo on przy stoliku prezydialnym nauczył się refleksu. Panie pośle, to co? Ma pan pytania? Czy kończymy? Do 6 sekund. No dobra. Uczymy się. Panie pośle Buda. Mamy kolejne pytania. Artykuł 155. Czy pan się uspokoi? Dobrze. Artykuł 155. Nie sprowokuje mnie pan. Podejmuję decyzję o wykluczeniu posła Budy z posiedzenia komisji. Już pan pół roku przerywał, ale dzisiaj już pan przechodzi sam siebie. Panie pośle, musi pan opuścić komisję, ale może pan się odwołać do prezydium. Może pan się odwołać do prezydium, a teraz musi... Dobrze. Przepraszam, panie przewodniczący, mogę prosić? Proszę. Ja bym jednak chciał pana poprosić, pana Budę, że przeprosił wszystkich pracowników komunalnych, którzy pracują z dużym poświęceniem, a są może... Wyłącznie do pana Jońskiego, wyłącznie. Pan o basenowych. Nie. A to jest brak zwyczajnej kultury wobec prostych czasami ludzi, którzy, nie wiem, pracują w szatni, pracują, ozonują, chlorują. Panie przewodniczący Karnowski, ponieważ ja podjąłem już decyzję i odwołałem, wykluczyłem pana posła z posiedzenia komisji, to oczywiście pan poseł może się odwołać do prezydium, ale jednocześnie musi pan opuścić salę, więc bardzo dziękuję. Czy pan poseł, tak? Niestety musimy poczekać, jak pan poseł opuści salę i wtedy będziemy... musi pan opuścić salę. Bardzo proszę, panie pośle. Ma pan pytania? Jest wniosek? Czy zgłasza pan odwołanie? Aha.